A teraz sport, skoki. Niestety Polacy znowu poza podium. Najlepszy Kamil Stok jest szósty w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Wygrał Niemiec Karl Geiger. Na miejscu jest Kacper Merk. Witaj. Powiedz, jak to dzisiaj wyglądało i jakie są komentarze? No, jeśli chodzi o Kamila Stocha, to całkiem nieźle. Dwa razy po 133,5 metra to były skoki dobre, ale jak mówi sam nasz reprezentant Polski, no, trzeba skakać dużo dalej, dużo lepiej. Margines błędów w dzisiejszych skokach narciarskich jest niewielki, a zatem to wystarczyło do zajęcia szóstego miejsca. Dużo słabiej spisali się pozostali reprezentanci Polski, bo żaden z nich nie walczył o miejsce w czołowej trzydziestce i trzeba powiedzieć uczciwie, że tu mamy problem. Przed sztabem szkoleniowym na pewno nie przespana noc, żeby jutro wyglądało to lepiej, choć czy są w ogóle powody do optymizmu, trudno powiedzieć. Jutrzejszy konkurs, ostatni przedświąteczny tutaj w Engelbergu, startuje o 16. To był Kacper Merk. Dziękuję bardzo.